Tomasz Siemoniak. Dzień dobry panu, człowiek, dzień który, dobry państwu. Człowiek, jesteśmy który walczy, rodziną królewską na pewno. Który walczy o przywództwo, jak to określiła gazeta wyborcza, o Schedę po Schetynie. Właśnie słuchałem pana redaktora i pomyślałem sobie, że tu w samochodzie stracę główną cechę, której pisze wyborcza, nie będzie widać, że jestem wysoki, być może najwyższy ze wszystkich kandydatów. A ile ma pan wzrostu? 1,88 m. Czyli jest pan ode mnie też o 3 cm wyższy. No właśnie. Byłoby widać. To może dobrze, że siedzimy. Tym bardziej, że ja muszę być troszkę przesunięty bliżej ze względu na sprzęt, który za mną jest, więc wyglądam grubiej i wyżej. Nie widzą tego internauci. Wyglądamy znakomicie. Widzę tutaj wspaniale obrazek, także to jest może prezencja i wszystko. Może pozachwycajmy się swoim widokiem. Nie, nie. Co tam się dzieje? Niech pan opowiada. Co w tej platformie ostro na pana się rzucili? No mamy wybory. Sądzę, że jeśli jest szóstka kandydatów, to emocje są duże, bo no muszą być. Bo każdy z nadzieją, każdy z determinacją, każdy jeździ, każdy pracuje. Mi się to bardzo podoba, znaczy, bo to wybory to jednak jest coś fantastycznego w polityce, w każdej rywalizacji, więc niech pan to powie Grzegorzowi Schetynie, który nie kandyduje. Sensie? No, już kandydował, tak, więc ma za sobą 4 lata, teraz tak zdecydował, no i się to toczy. I poparł pana. Poparł mnie. A jeszcze niedawno pan popierał Grzegorza Schetynę i mówił, i pan deklarował, że... Namawiałem go, żeby kandydował, właśnie. Ale to jest zawsze indywidualna decyzja i taką decyzję podjął tak i samo... I co się takiego stało, niech pan powie? Ja mówił o tym. Ale nie, jak pan czuje, no bo to, że on tam oficjalnie deklarował, ale... Czuję, znaczy poczuł, że jego osoba stała się takim obciążeniem. Znaczy tak, tak wszyscy zaczęli uważać nagle i niestety w polityce, jak w wielu innych branżach, nie ma takiej sprawiedliwości. Często to, co ludzie czują i mówią, staje się jakimś faktem i on zobaczył, że... Percepcja jest wszystkim. Że kandydowanie w takich warunkach... Nie ma sensu. No, podzieli mocno platformę, tak? I stąd jego decyzja. Natomiast ja jestem ostatnią osobą, która by kogokolwiek z byłych przewodniczących przekreślała, odcinała się. No, przypominam, 4 lata temu... Teraz pan nie może, ponieważ ma pan, jest pan właściwie kandydatem Grzegorza Schetyny. Ale to bzdura, to nieprawda. No, znaczy oczywiście no, ja sobie wyobrażam sytuację, ale popierają, myślę, mnie setki osób i ja sobie nie wyobrażam takiej rozmowy, że Grzegorz Schetyna mi mówi 2 stycznia, zdecydowałem, że nie kandyduję. Ja mówię, weź się schowaj, weź mnie nie popieraj, dawaj, że nie znamy się w ogóle. Naprawdę, nie, ale nawet się, ale spośród... Ale nie zastanawiam się tak, bo sam pan przyznaje, że no Grzegorz Schetyna nawet doszedł do wniosku, że jest obciążeniem. Słusznie czy nie, stał się obciążeniem i jest źle postrzegany przez wyborców przede wszystkim, ale pewnie też w partii. No więc poparcie kogoś takiego, nie wiem szczerze, czy to jest pomocne, czy wręcz przeciwnie. Ale ludzie są w platformie mądrzy. Myślę, że tak łatwo się nie odwracają od swoich liderów. Naprawdę, ja to już powiedziałem, powtórzę, jak wygram i za 4 lata będę odchodził, nie chciałbym, żeby natychmiast wszyscy ode mnie odskoczyli. I ludzie w platformie wiedzą, ja nie byłem jakimś członkiem dworu, nie byłem wśród tych, którzy najdłużej siedzieli u Grzegorza Schetyny przez ostatnie lata. Są takie osoby, które znacznie dłużej i one dzień po wyborach natychmiast odskakują. Ja do takich osób nie należę. Ale siedzenie u Grzegorza, bo to zabrzmiało dziwnie, siedzenie u Grzegorza Schetyny w gabinecie. No tak, w gabinecie, tak, oczywiście. Hmm. Chodzi o to, że ja staram się iść własną drogą. To była moja własna decyzja, żeby kandydować. Przypomnę, 4 lata temu popierałem Ewę Kopacz. Ale też to było obciążenie. Gdyby kandydował Grzegorz Schetyna, pan by nie kandydował. Tak, tak. Bo uważałem, że powinien kandydować, powinien się zmierzyć i że nie należy ulegać takiej ogólnej atmosferze, więc nie chciałbym, tak jak kandydowałem przeciwko niemu 4 lata temu, teraz media ochoczo wyciągają ostre cytaty z tamtej kampanii, to było naprawdę na ostro. Tak teraz... No pan nawet teraz się nie może specjalnie odciąć od niego, no. Ale ja wcale nie chcę nie się odcinać. Ja chcę mówić tak, zmieni się całkiem otoczenie przewodniczącego, jeśli wygram. Przyjdą zupełnie nowi ludzie. I naprawdę ja
jak tutaj pan redaktor pokazywał, powiększając i podświecając roczniki kandydatów, jestem gdzieś po środku wiekowo kandydatów, ale mam swój życiorys, swój dorobek i nigdy nikt w życiu mi braku samodzielności nie zarzucał. Byłem ministrem, różne funkcje pełniłem. Nie, ale panu nie zarzucam, takie... Nie, ale właśnie wszyscy w tej rywalizacji, zamiast dyskutować o Platformie, starają się, bo przecież taki oczywiście artykuł powstaje z różnych rozmów. Też rozmawiałem z dziennikarzem, który ten artykuł pisał. I trochę jest pan zły na ten artykuł. Nie, nie jestem zły, bo... No bo ale koledzy, którzy mówią tam dziennikarzom mówią, gazety... Mówią, że mam dobrą prezencję. No, że ma pan dobrą prezencję, ale jednocześnie, że jest pan absolutnie uzależniony od Schetyny. Ale to nieprawda, nawet nikt tak nie powiedział. No ale nie, tak nie powiedział. Wynika, że będzie Schetyna sterował i jeśli pan wygra, to Schetyna będzie sterował z tylnego fotela. Takie... Ja bym powiedział, nie fair działanie, bo wszyscy dokładnie wiedzą, że tak nie jest, że ze Schetyną mieliśmy dobre relacje, złe relacje, nie odzywaliśmy się przez jakiś czas w roku 2013 do siebie, gdy wszedłem do zarządu krajowego i on uznał, że to jakieś jest działanie Donalda Tuska. Ja potrafię mówić mu nie i wielokrotnie mówiłem, a dziś ci, którzy nigdy się nie potrafili jemu przeciwstawić, są orędownikami zmiany i nazywania mnie człowiekiem Schetyny, bo uważają, że to będzie obciążenie i że teraz należy się od niego odcinać. Ja nie chcę takiej polityki, w której trzeba się natychmiast odcinać od wczorajszych sojuszników, kolegów, bo to ma bardzo krótkie nogi i tyle. I tak naprawdę lepiej czasem przegrać, ale zachować zasady wobec ludzi, niż wygrać, bo w którymś momencie się człowiek obejrzy za siebie i nikogo nie będzie, bo już takie piruety się zrobi, że nie będzie nikogo, kto będzie chciał wspierać. Że traci się twarz. Tak, polityka trwa długo, nikt tutaj nie wyjedzie, czy wygram te wybory, czy przegram, będę dalej obecny, wiele lat przede mną i przed innymi. Naprawdę pewnych rzeczy nie warto robić i tyle, i już. No, kogo się pan najbardziej obawia z kontrkandydatów? No pewnie największe szanse ma Borys Budka, bo rozpoczął kampanię bardzo wcześnie, praktycznie zaraz po wyborach. Ja rozmawiam z wieloma osobami. Ta kampania polega na rozmowie. Jeżdżę od kilku dni po kraju i często odbywam taką rozmowę. No gdybym wiedział, że ty będziesz kandydował, to na pewno bym ciebie popierał, bo uważam, że jesteś lepszym kandydatem niż Borys. Ale już obiecałem Borysowi, nie chcę tutaj danego słowa zmieniać. Więc na pewno ma dużo lepszą sytuację. Z tego powodu oczywiście ja też mogłem się wtedy zgłosić. To nie jest tak, że to jest czyjakolwiek wina. Ale czekał pan na decyzję Schetyny, jak rozumiem. Czekałem i pewnie źle, że Schetyna tak długo się wahał. Wszystko się tutaj odbyło naprawdę, to nie było... Gdyby przecież to było jakoś ustawione, że ja mam być następcą Schetyny, to od października bym się szykował, Schetyna by się odciął, miałbym sztab, miałbym wszystko. Tu działo się to naprawdę, Schetyna się wahał, to była bardzo ciężka decyzja, pewnie najcięższa decyzja w jego życiu i dla mnie też to była ciężka decyzja, więc nie narzekam, walczę, jeżdżę, ostatnie 4 dni spędziłem w drodze. Cieszę się, bo skupiłem bardzo fajne osoby wokół siebie, które no, tym entuzjazmem mnie niosą i bardzo wiele osób mówi, że chce mnie poprzeć i to jest jakaś wartość, zawsze to jest wartość na przyszłość. Polityka to są przede wszystkim ludzie i relacje między ludźmi. Jeśli je się buduje dobrze, to przynosi rezultaty. To jest moje doświadczenie. Ja się nigdy do żadnych urzędów, zaszczytów nie pchałem. Zawsze byłem człowiekiem od roboty, od pracy, od ciężkich zadań i tak to swoją misję teraz postrzegam. Przecież przykład Schetyny pokazuje, jak to ciężki chleb jest być przewodniczącym Platformy. I często niewdzięczny, oczywiście. No tak, bo na ogół wszyscy są niezadowoleni. Polityka to jest, zwłaszcza polityka demokratyczna, bo w PiS-ie rozumiem jest wódz i tam tylko trzeba się wyścigować, to bardziej wodza pochwali. A polityka demokratyczna to są silne osobowości, ludzi, którzy mają swoje przekonania, trzeba umieć z nimi rozmawiać. Nie, no muszę powiedzieć, że te wybory w Platformie będą niezwykle interesujące, bo są bardzo ciekawe osoby, które chcą powalczyć o fotel przewodniczącego i ta rozgrywka jest rzeczywista. Tutaj nikt nie może zarzucić Platformie, no że odbywa się teatrzyk jakiś, tylko jest rzeczywista walka. Co powinno, albo inaczej, co jest dziś największym problemem, który sprawia, że Platforma no dryfuje, jeśli chodzi powiedzmy o działalność, taki pazur polityczny, ale też w sondażach to widać, że to nie jest tak, że zyskujecie, że
jest dynamizm jakiś, więc Platforma ma jakiś problem. I jakby pan go zdiagnozował? No ja widzę ten problem na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, musimy wrócić do takiego ideowego ognia, tak? Znaczy oczywiście partia szerokiego centrum ma zawsze problem, tak? Są skrzydła, zawsze ten kompromis jest podstawą. Natomiast nie może być tak, że my czasami się zastanawiamy, jaka jest nasza odpowiedź na podstawowe dylematy, podstawowe wyzwania, więc musi być tutaj więcej takiego dobrego żaru i dyskusji. A druga sprawa, absolutnie fundamentalna, powrót na prowincję, powrót do powiatu. Stąd ja mówię tutaj, że nie... Zapomnieliście, tak? O tej Polsce, trochę, nazywanej Polską B. Tak, znaczy trochę tak się stało. Ja mówię, i to bardzo dobrze jest przyjmowane przez ludzi w Platformie, że dużo więcej pieniędzy zamiast na centralę partyjną skierujemy w dół, po to, żeby w każdym powiecie było biuro Platformy i nie po to, żeby tam jakiś urzędnik partyjny czy aparatczyk siedział, tylko otwarte dla ludzi. Jeśli nas tam nie będzie, nie będziemy wygrywać wyborów. Mamy świetne wyniki w Warszawie, Wrocławiu, innych wielkich miastach. Natomiast jak spojrzymy potem na globalny wynik, okazuje się, że zasadniczo przegrywamy w małych miastach, powiatowych miastach. Musimy mieć propozycje dla tych obywateli. To jest bardzo skomplikowane, bo pewne obiektywne procesy mają miejsce. Depopulacja, ludzie wyjeżdżają, młodzi nie widzą perspektyw, służba zdrowia ale i oświata. Ale też was tam nie ma, tak, no, taka trzeba sprawa. Być, absolutnie tak. Musimy być, muszą być wiarygodne osoby, które chcą być tam radnymi, które znaczy, chcą pomagać w kampaniach. Się partią wielkomiejską taką, która opiera się o duże aglomeracje. To znaczy, ja jestem posłem z Wałbrzycha, wygrałem te wybory, otrzymując bardzo dobry rezultat właśnie w swoim rodzinnym mieście. To nie jest metropolia, tak? No, ale to jest miasto, które ma 120 tysięcy mieszkańców, miasto po przejściach. Średniej wielkości, jak tak, na polskiej stronie. Ale potrafimy tam wygrywać. Jest tam prezydent Roman Szełemy, który dostał 84%. Ja tutaj powiem, bardzo się zmienia. Dziękuję bardzo, że pan to docenia. Zapraszamy wszystkich, którzy oglądają. I to widać rzeczywiście. Mam pytanie, czy no bo jak rozumiem, ta końcówka szczególnie tej kampanii wewnątrzpartyjnej, no pewnie będzie ostra, jak to w polityce bywa. I też nie ma się czemu dziwić. No, czy wszędzie na świecie wybory wewnątrzpartyjne też potrafią być ostre i gorące. I to nie jest krytyka, tylko moje pytanie, czy nie obawia się pan, że te wybory, no, które muszą się odbyć, wpłyną na kampanię wyborczą waszej kandydatki na prezydenta, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? Wpłyną negatywnie? Jestem przekonany, że nie. Jak mówiłem, 4 dni jeździłem po Polsce teraz, Toruń, Poznań, Kraków, Białystok i wszędzie głównym tematem mojej rozmowy z ludźmi Platformy są wybory prezydenckie. Mm-hmm. Ja ich pytam, co zrobiliście wczoraj dla Kidawy-Błońskiej, co zrobiliście dzisiaj, co zrobicie jutro? Inni kandydaci też zapewne tak robią, więc to jest wielkie mobilizowanie. Ja zresztą powiedziałem publicznie, że jeśli Małgorzata Kidawa-Błońska mnie o cokolwiek poprosi dla swojej kampanii, rzucam swoją. Tak się dzieje. Ja dziś, jutro nigdzie nie wyjeżdżam, bo Małgorzata Kidawa-Błońska mnie prosi o różne rzeczy, o przygotowanie pewnych projektów w tematach, na których się znam. Zostawiam swoją kampanię, będę w Warszawie przez 2 dni, pewnie tracąc możliwość dotarcia gdzieś, ale dla mnie to jest absolutnie elementarna sprawa. Widzę, że dla innych kandydatów też. Słyszał pan o tych problemach, które opisuje Tygodnik Wprost? Moim zdaniem to są... problemach finansowych, mówiąc krótko, że Grzegorz Schetyna odciął... Ale to są bzdury. Kidawę-Błońską od pieniędzy. To są bzdury. Rozmawiałem ze wszystkimi osobami, które tutaj cokolwiek mają do powiedzenia, czy mają wiedzę, to jest po prostu nieprawda. Takie... Nie ma mam nadzieję, że... Tak? No nie ma problemów finansowych, znaczy w takich ramach, w jakich Platforma, to nie jesteśmy jakimś partią miliarderów. Natomiast w ramach tego, no, czego potrzebuje... Trochę macie zapasów. W ramach tego, czego potrzebuje Małgorzata Kidawa-Błońska, podkreślam, kampania się nie rozpoczęła formalnie, więc pieniędzy nie można wydawać na kampanię. Wszystko to otrzymuje i mam nadzieję, że takie artykuły to nie są elementy jakichś takich wewnątrzpartyjnych przepychanek tych wyborczych, ale no to skąd, widzę, że to... Skąd się wiem, biorą takie sygnały? Przecież, panie redaktorze, ja takie rzeczy czasem czytam.
i od lat, wiedząc, jak pewne rzeczy wyglądają, że można się za głowę złapać. A co podejrzewasz, że tam złośliwi koledzy? No nie wiem, no ktoś informuje. Za dużo jest czasami takiego plotkarskiego dziennikarstwa, takiego, że anonimowy poseł coś opowiada, opowiada to w celu, żeby jakąś tam namieszać, krzywdę zrobić konkurentowi, trochę zamieszać. No nie podoba mi się to, bo wiem, że to nie jest oparte na prawdzie. Pamiętam grudniowe posiedzenie Zarządu Krajowego, gdzie była na ten temat mowa. Podjęta została decyzja. Ludzie wskazani przez panią marszałek Idawę Błońską odbyli rozmowy i to wszystko ta machina ruszyła. Tutaj przecież jaki miałby ktokolwiek interes, żeby szkodzić? Nie wiem, aż być może powód jest jakaś tam nieudolność wewnętrzna, ponieważ jak się patrzy na kampanię parlamentarną i tą do Europarlamentu, i tą do Parlamentu Krajowego, no to też nie przypuszczam, żeby ktoś celowo ją tak schrzanił, czy je schrzanił. No jednak trudno je uznać za sukces Platformy. W tym artykule zarzucano właśnie celowe działanie, tak? Czym innym jest? I tutaj można oczywiście dyskutować, brać odpowiedzialność za błędy i nieudolność, natomiast tam wyraźnie była sugestia, że ktoś specjalnie tych pieniędzy nie daje, bo Schetyna miałby nie lubić Kidawy Błońskiej. Bo ona z kolei poparła tam... Schetyna wskazał Małgorzatę Kidawę Błońską we wrześniu, jakby ustępując z roli numeru jeden w Platformie. Jaki sens by miało to, że teraz miałby jej szkodzić, tak? Znaczy to są... Zwykłe instynkty takie. Proszę zobaczyć na ten artykuł, kto tam jest jako dobry, kto tam jest jako zły i znajdzie się parę odpowiedzi. No mówię, nie lubię takiego dziennikarstwa, które opiera się na plotkach, które nie pyta głównej zainteresowanej. Dlaczego nie jest pytana ta Małgorzata Kidawa-Błońska? Co się dzieje i czy ona ma jakiś problem tutaj z tą kwestią? Wypowiadają się różne osoby, tworzy się atmosferę i tyle. Nie podoba mi się to i gdyby jakiekolwiek miała Małgorzata Kidawa-Błońska problemy z finansami kampanijno-partyjnymi, byłbym pierwszym, który grzmi, żeby to szybko załatwić. No dobra, no to uznajmy, że jest wytłumaczone. Dziękuję. Chociaż pewnie, wie pan, że tak, pan przekonał tam najwyżej połowę. No to i dużo jest, jak się połowę przekona do czegoś, to nie jest to mało. Oj, myślałem, że tutaj pani wejdzie. A wróćmy jeszcze do Platformy Obywatelskiej. I mówi pan, że brakuje takiego żaru, dyskusji. W jaką stronę właściwie Platforma powinna podążać? Bo ja rozumiem, że to jest partia szerokiego centrum, więc są skrzydła i mieszają się różne poglądy, także te te dotyczące kwestii światopoglądowych. Według pana Platforma powinna pójść bardziej, stać się bardziej liberalną partią, czy bardziej konserwatywną? No musi być dobry miks tego liberalizmu i konserwatyzmu. Jest już lewica w Sejmie i ona tutaj załatwia bardzo dużo, tak, odpowiadając aspiracjom, poglądom tej części Polaków, która na nie głosowała. My też, pamiętajmy, funkcjonujemy w szerszej formule niż Platforma Koalicji Obywatelskiej. Jak mówię, od Barbary Nowackiej przez Nowoczesną jako bliskiego partnera do Pawła Kowala, więc potrafimy rozmawiać w bardzo szerokim układzie personaliów, poglądów. No ale jeśli pojawi się kwestia na przykład liberalizacji ustawy aborcyjnej, to Platforma... Będziemy przeciwni, no jesteśmy partią, która... Będziecie przeciwni liberalizacji. Jesteśmy za utrzymaniem, jakkolwiek to bywa atakowana każda taka wypowiedź, jeśli Kidawa-Błońska czy ja, czy ktokolwiek inny z Platformy o tym mówi, to ponad połowa Polaków popiera ten kompromis aborcyjny. Który jest? Ani nie chcemy zaostrzać, ani nie chcemy liberalizować. To są rzeczy... Pewnie bardzo szybko staniemy przed taką dyskusją w Sejmie, bo któreś tutaj z biegunów wrzuci to do debaty. Myślę. Natomiast chcemy reprezentować tych Polaków, którzy nie chcą wojny, którzy nie chcą wojen światopoglądowych czy wojen tego rodzaju rzeczy. A związki partnerskie? Toczy się dyskusja. Jesteśmy za, pod warunkiem, że oznaczać to będzie prawo do dziedziczenia, prawo do informacji medycznej, pewne ułatwienia formalne, bez prawa do adopcji dzieci. I tutaj
ja uważam, że my musimy to jasno bardzo mówić, żeby też z tej kwestii nie czynić takiego ideologicznego fetysza. Parę rzeczy, proszę zobaczyć, co się stało w Polsce z in vitro. In vitro się stało od kilku lat tematem absolutnie ideologicznym. To powinno być coś naturalnego, co wszyscy akceptują. A u nas tematy są wrzucane do ideologicznego kotła i już wtedy, wiadomo, jest pół na pół, są emocje i spraw się nigdy nie załatwia. Związki partnerskie są tego przykładem. W wielu krajach rządzi prawica i ten temat dawno załatwiła. A w Polsce wciąż nie można. My to, mam nadzieję, załatwimy, gdy wygramy wybory. Mieliście czas, 8 lat. No i nie mieliśmy nigdy sami większości. Nasi partnerzy koalicyjni mieli wątpliwości, tego nie popierali. Natomiast zmienia się Polska, zmienia się społeczeństwo i myślę, że dojrzewa do załatwienia takich rzeczy w sposób absolutnie demokratyczny, cywilizowany. Kilka milionów ludzi żyje w nieformalnych związkach w Polsce i nie dotyczy to tylko i wyłącznie, nie wiem, wielkich miast. Więc absolutnie jestem za tym, żeby ten temat postawić i go załatwić i zdjąć go z takiej emocjonalnej agendy ideologicznej. Tomasz Siemoniak, kandydat na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Zobaczymy. Już wkrótce. 25 wybory. Więc będziemy wiedzieli, czy dzisiaj jechałem z przyszłym przewodniczącym, czy jedynie z kandydatem na przewodniczącego. W najgorszym wypadku dalej będę wiceprzewodniczącym, także przejazd był i tak prestiżowy. Dziękuję redaktorze. Wielkie dzięki. Wszystkiego dobrego. Szaremu Żuczkowi. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Do widzenia. Tomasz Siemoniak, Platforma Obywatelska, był naszym gościem.